Tak jak mówiłem, sprzęt rozłożony. Już parę sobie psiknąłem, takich, żeby tam bardziej skomplikowanych, gdzie określałem, żeby czasu nie marnować. Tak jak mówię, psikam drzewo, architrawy, barierkę. Pokażę szybko, jak to mniej więcej wygląda. Tip 209, 200. Dwójka szerokość, jakieś tam 10 cm będzie chyba w tym momencie, 9 grubość krycia. Jadę, zaczynam. Generalnie będę schodził teraz na dół. Skończyłem wszystkie na frame, boże, na tym piętrze skończyłem wszystkie framugi już sprayować. Zaczynam barierkę, będę szedł nią po prostu za schodami w dół. Jadę sobie od tej strony najpierw, na tą stronę będę psikał, żeby później móc wracać w drugą stronę i tak samo schodzę w dół, to pokażę taki fragment. Coś tam nam przegrało, przerwało, musiałem przerzucić kartę pamięci, tam rejestrowanie na kartę i tak dalej, nieważne. Generalnie było widać, o co chodzi. To jest tylko podkład. Oczywiście pokażę, jak to wygląda na frame'ach. Pięknie białe, przy tylu zakamarkach, które tu mamy, pędzlem to wszystko wypędzlować, to ktoś, kto maluje, to wie, że to kupa czasu schodzi. Oczywiście nigdy też nie byłoby to pokryte pędzlem, tak jak jest po pierwszym razie pokryte sprayem. To widzimy. Ja tam sobie będę dalej ją kontynuował, ale to nie będę już musiał tego nagrywać, pokazywać. Widzicie wszyscy, pięknie to wygląda. O. Wszystko pięknie zalane, to co dawaliśmy, te wypełnienia akrylowe, pięknie są zalane.
Wszystko to pięknie wygląda, na razie się świeci, bo mokre, później to przymatowieje, to łatwo, ten akurat krauna, podkład jest łatwy do tarcia, nie zapycha papieru. Dulox na przykład już jest zupełnie inny, zapycha papier. Ja akurat na przykład preferuję. Tu nie chodzi mi o to, żebym reklamował jakiś tam produkt. Nie, nikt mi za to nie płaci, po prostu mówię to, co używam, które dla mnie było sprawdzone i się sprawdza i tak dalej, którym się pracuje lepiej. Także na tym etapie, no to drzewo, tak jak widzimy, dla porównania, o, wygląda to wszystko teraz tak. Kto pamięta, jak to wyglądało w poprzednich filmach. Surowe, zupełnie inaczej. Mamy pięknie, o, w tej chwili to, i mówię, bariereczka. Etap frame barierki mam zakończony już. Już podkładowałem cały dom. Oczywiście nie kręciłem każdej z frame z osobna. Bez sensu dawać filmy po półtorej godziny, czy tam dwie godziny. Kurde, czynności, które się powtarza. Mi na te frame, powiedzmy, bez oklejania to zeszło pół godzinki. Nikt, myślę, nie pomaluje tego szybciej pędzlem, czy wałkiem, czy pędzlem i tak dalej. I nie pomaluje tego w takiej jakości, że tak powiem. Pokażę jeszcze raz. O. Pięknie to jest wszystko pokryte. I mówię, zaoszczędzone parę godzin, także już na sprayu, że tak powiem, oszczędność duża. Patrząc przyszłościowo, gdy się robi dom za domem i się na każdym urywa godziny, dni, czasem całe, warto jednak zainwestować. Ktoś się czasem może wahać, uwierzcie mi, że warto. Tak jak mówię, jakość zrobienia, jest barierka, wszystko na biało. Już mam tutaj założony kolor, nie pokazywałem tam momentu pukania maszyny, nie ma to znaczenia, ktoś tam, filmów jest miliony na YouTubie, można sobie poglądać, mi nie o to chodzi. Mam kolor, jadę teraz ze ścianami, ten pierwsze warstwy na ściany, nie martwię się tym, że troszkę sobie zapruszę tutaj na przykład frame'y czy coś, tak jak mówię, jeszcze dwa kołty, warstwy będą robione ręcznie, to będzie przykryte wszystko na pewno. Używam końcówki 211 małej, będę odcinał, robił te wszystkie odcinki, żeby nie ubrudzić za bardzo tego drzewa, mimo wszystko, że będzie malowane, ale lepiej dla nas, nie będzie nic tam mnie martwiło, że coś wyjdzie. Mniejszy tip, szybko przejadę odcinki. Większym tipem będę wypełniał tak jakby ściany, bo małym to za dużo by mi zeszło czasu, ale mówię, przelecę szybciutko odcinki. Nie wiem, czy jest sens, pokażę może tak pokrótce, szybko. Nie wiem, czy to jakoś tam będzie widać. Gdzieś tam sobie ustawię może jakoś tak ten telefon. O, pokażę na szybko, o, jakoś tutaj. O to mniej więcej to chodzi. I będę tak jechał cały dom. Cały dom zmieniał kolor. Tak oto w ten sposób, jak widzicie, o, jadę. Nie martwię się oczywiście, że tu mi tam troszkę oberwał ten kowing. On jeszcze nie był w ogóle malowany. Na biało będę jechał, także na pewno spray mi go przykryje. Nie muszę się z tym martwić. Wtedy, o, jeszcze można, psiknę tu. O, i że tak powiem, w takim stylu to tak to wygląda. Staram się tutaj
blisko tej frame psikać mimo wszystko, bo ten akrylik, żeby pokryć, bo na nim się będzie ślizgała mi emulsja, jakbym ją pędzlował. Ale mówię, nie ma to znaczenia. Tutaj wszystko przejechałem małym tipem, żeby pokazać tą ścianę, ale zmieniam na ten duży jednak, bo mały za wąsko psika po prostu i dłużej by mi zeszło. I taką, jak tutaj po prostu jadę sobie cały domek. No to tyle może na razie. Znowu ja. Mamy już zrobiony primer, czyli podkład na drzewo, który psikałem. Mamy już ściany. Nie pokazywałem tego wszystkiego po kolei, bo nie było potrzeby, ale proszę bardzo. O, mamy drzewo. Mamy już rzucony kolor. Kolor na ściany w całym domu. Pierwszy podkład tu, jak mówię, nie docinałem. Za chwilę będę robił teraz sufity. O, cały dom jest. W całym domu jest zmieniony kolor. Wszędzie. No i w tej chwili, że tak powiem, ostatnie działanie ze sprayem w dniu dzisiejszym. Czyli sufity, coving teraz i sufit, i to już robię tak jakby finalną warstwę na raz, postaram się to przykryć. Może pokażę tak tylko na przykładzie jednego pokoju. Używam dwóch tipów 211, tak jak mówiłem, do odcinania pod coving. Będzie mi łatwiej po prostu, żeby widać pistolet, tak, o, że tak powiem, o, tą linię covingu widać. I tak jakby staram się robić tylko spodnią krawędź psikać z tego małego tipa, żeby jak będę nakładał górną warstwę na sufit i schodząc na coving, żeby za dużo już nie było tam tej farby, żeby nie popłynęło albo coś. Także staram się tylko psiknąć spód. Jeszcze pokażę. Mamy spód covinga w koło i teraz zmieniam tipa na, nie wiem czy będzie widać czy nie, 517. Zmieniam na, położę telefon na sekundę. Będzie, nie o to chodzi. Postawię może tak trochę kawałek sufitu, żeby objęło kartun nawet. Jadę teraz sufit po całości. Thank you.
Proszę bardzo. Parę dziesiąt sekund, można powiedzieć, i sufit pięknie biały. Wiadomo, że teraz jest mokry i szkli się i tak dalej, ale uwierzcie mi, farba super matte finish. To wszystko jak wyschnie, będzie pięknie. Piękny, śnieżno-biały sufit. I tak jak mówię, to jest ostatnie zadanie w dniu dzisiejszym. Przetrę kamerę. Ostatnie zadanie w dniu dzisiejszym ze sprayowaniem, i to już w ogóle będzie tyle ze sprayowaniem. Resztę domu wszystko już będziemy robić ręcznie. Odcinka górą, kolor i tak dalej, w koło drzewa, wszędzie gniazdka, już wszystko będzie ręcznie. Po tym teraz będziemy musieli, o, pokażę, bo na przykład tu jest wszystko pięknie, o, nie wiem czy widać, o, takie na przykład rzeczy, jakiś tam ubitek maleńki, to jest malutkie, to jest koło mojego paznokcia, o, o, takie rzeczy my jeszcze przez cały dom przechodzimy ze szpachlą, tym Easy Fillerem. Jeszcze drobne rzeczy takie powyłapujemy. Później całość ściany jeszcze raz przetrzemy po kolei. Gębę mam już pewnie brudną. Niestety czasem trzeba oberwać. No i tak to wygląda. I szybko, w jeden dzień mam cały dom. Ściany, pierwszą warstwę, sufity na gotowo. Drzewo podkładowane. Także pędzlem, wałkiem niemożliwe do zrobienia moim zdaniem. Także na sprayu już można powiedzieć jesteśmy przynajmniej dzień, dwa, może nawet i już jesteśmy do przodu. Także no to by było na chyba dzisiaj już na tyle. Do jutra w takim razie.